Witajcie, z tej strony znowu Starkej. Widzimy się w Graveyard Keeperze i mogę wam się pochwalić, że nareszcie coś przygotowałem poza nagraniem. Ale zanim to coś pokażę wam, to najpierw gadamy z osiołem. Nieźle sobie tu radzisz. Nie, właśnie otworzyłem kościół. Jesteś właścicielem całej okolicy? Nie, na to wygląda. Gratulacje, szczęścia z ciebie. Posiadłeś cały ten majątek, a wraz z nim środki produkcji. Prawdziwy siebie kapitalista. Ale ten świat nie ma takich apanarzy dla ciężko pracujących osłów. Nowe słowo, okej. Nawet ty żerujesz na moim wyzysku. Nie mogę nazwać cię towarzyszem. Nie zamierzam jednak utracić rewolucyjnego ducha. Mam dla ciebie mały prezent. Aha. No tak. Ej, co jest? W sensie mi się ślizga postać nagle. Dobra. Niby ma prezent i... no, nasrał na środek, a z drugiej strony... w sumie to bardziej pomogło niż przeszkodziło, dzięki temu mamy nasiona marchwi. I od razu z doświadczenia wam powiem. Tutaj akurat to jest moje doświadczenie, nie cudze czy coś. Nasiona marchwi, czy co by to tam nie było, będą znacznie bardziej potrzebne, niż może wam się wydawać. Najprościej mówiąc, po prostu trzeba będzie płacić osłowi, osiołowi. No rozumiecie, po prostu jemu trzeba będzie płacić za to, żeby dostarczał zwłoki. No ale dobra, mniejsza z tym. Cel dzisiejszy, idziemy na bagna. No i właśnie nie ma co mówić więcej, się chwalić. Jestem gotowy do przejścia przez bagna. Czyli inaczej mówiąc, mam wszystkie chyba materiały potrzebne, żeby zbudować most, wiecie, ze środka bagien, no tutaj na początek tej ścieżki krętej. Tak więc po prostu brawo ja. Po raz pierwszy naprawdę coś porządnego przygotowałem. Chociaż czy to jest przygotowanie, trudno powiedzieć. Po prostu pobiegłem tutaj sobie szybko, zobaczyłem co jest wymagane i mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. Jeśli tak, to właśnie w tym momencie zbuduję ścieżkę, będzie dobrze. Przy okazji jeszcze do handlarza mam tutaj czkawkową trawę. I to tyle tak naprawdę z tych wielkich moich, można powiedzieć, wspaniałych nowości. Czy tam przygotowań, w sumie bardziej niż nowości. Niby nic wielkiego, a jednak zawsze coś przynajmniej. O, dobra, tu jeszcze była jedna roślinka, to trzeba oczywiście zebrać. Czemu by nie? I swoją drogą dzisiaj Inkwizytor powinien być dostępny do naszej dyspozycji. Tak więc warto byłoby zdążyć się też na spotkanie z nim chwilowe. Dobra. Ile tam jeszcze mam miejsca? Trochę jest. To chociaż odrobinkę żelaza mogę wziąć. Jakie w ogóle narzędzia już ulepszyły? Tylko łopatę. Spoko. Spodziewałem się, że mam tego więcej, no ale trudno się mówi. Nie i tędy. Tak. A ja jeszcze nie teraz. Jeszcze zapomniałem, że tutaj trzeba zakręcić. To jest właśnie pseudo urok tego miejsca. Tędy nie. Jeszcze dalej. Dlatego też ten skrót jest moim zdaniem na wagę złota. I uwaga, uwaga. Dokładnie tyle, ile trzeba było. Tak więc stawiamy mosta. I proszę, magicznym trafem mam teraz wielki skrót. Szkoda, że nie można było, wiecie, od tamtej strony, ale... ja nie narzekam. Tak więc teraz do babci. Po zadanko kolejne. Precz, podły duchu! Nie jestem duchem, tylko glabarzem na tutejszym cmentarzu. Na pewno jesteś prawdziwy? Nie wiem tego na 100%, ale raczej tak. A ty kim jesteś? To piekielnie dobre pytanie. Staram się tego dowiedzieć już od kilku tygodni i mam już kilka teorii. Wyglądam ci bardziej na wiedźmę, czy księżniczkę wróżek? Jak myślisz? Będę szczery. Wiedźmę. Chyba masz rację. Jestem zbyt mądra na księżniczkę. W każdym razie potrzebuję twojej pomocy. Niczego nie pamiętam. Obudziłam się nagle z tą notatką w ręce. W razie utraty pamięci ugotuj w kotle kadzidło i pszczołę. Wypij powstały wywar, wszystkie składniki powinny być już w kotle. Powodzenia. Dawna ty. I co, próbowałaś? A widzisz tu gdzieś w pobliżu kocioł? Nie.
No, ja też nie. Mamy więc dwie możliwości. Możesz mi zrobić tę miksturę, nie powinno to być zbyt trudne. Możesz mi też przynieść kocioł i składniki. A gdzie znaleźć kocioł? Aha, będziesz potrzebował jak największego. Dobry kowal może wiedzieć, jak się je wyrabia. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. No i właśnie, teraz możemy zajmować się alchemią. I od razu taka mała anegdotka. Da się to wykonać bez gotowania tej mikstury, ani przynoszenia kotła, żeby nie było. Bardzo łatwo w sumie jest to zrobić właśnie za pośrednictwem... Jakby to najdokładniej określić... No, można powiedzieć, że to takiej rzeczy, bez której nie ma gry tego typu, czyli jakieś tam podziemi, jaskiń czy czegoś takiego. Jak zapewne wiecie, prekursorem wszystkich gier podobnych, jeśli się nie mylę, jest Harvest Moon, który to znowu miał jakiś tam swój format jaskiń czy czegoś. Nie pamiętam, dawno grałem w jakiegoś Harvest Moona. Potem był Stardew Valley, również z jaskiniami, tym razem to było kopalnie. No i oczywiście Graveyard Keeper nie może być gorszy. Więc i tutaj będzie coś tego typu. Ale co? To niestety już nie na moją głowę. Po prostu najprościej w świecie nie pamiętam. Dobra. Tak więc marchewki. Idealnie. Zaraz będziemy mieli tutaj już pierwszą farmę przygotowaną. Co prawda wiecie, nie jest to nic wspaniałego, żeby nie było, to będzie dalej podstawowej jakości, ale... Dobra. Zrobiłem co mam zrobić, teraz szybko do Inkwizytora. Po zlecenie od niego. A później... W sumie tak, później. Dobre pytanie, co później? Później się zobaczy, w sumie. Ale najpierw muszę znaleźć tego Inkwizytora. Chyba, że już uciekł. I nie, jeszcze nie uciekł. Ach, to ty, grabarzu. Lubię odetchnąć tu pełną piersią. Powietrze jest pełne prawości. Dobrze wiedzieć, że wkrótce spalimy tu kolejną wiedźmę. Wciąż ją jeszcze torturujemy. Potrzebny jest jednak... Przebaczenie jest jednak tego warte. Tym razem palenie powinno pójść idealnie. Musimy udowodnić, że żadna wiedźma nie ukryje się przed naszą prawością. Musimy przynieść tu trochę przygotowań. Masz szansę wspomóc świętą mikrofizycję. Dobra, nieważne. Potrzebujemy nieco opału, żeby rozpalić miły, ciepły ogień. I tyle ulotek rakomowych, ile tylko zdołasz zorganizować. Inaczej mówiąc, 20 drewna, połowego 10 ulotek. Poczekamy na ciebie. Wiedźma nigdzie się nie wybiera. Gdy tylko wszystko przygotujesz, spalimy ją. Dobra, 20 drewna, 10 ulotek. Tak więc teraz tylko najważniejszy element. Gdzie były informacje o robieniu ulotek? Pisarstwo? Chyba, że ulotki mogę już od razu robić. Nie no, wydaje mi się, że chyba tak, tylko nie wiem, czy biurko nie będzie potrzebne. Ale dobra, mniejsza o to. Takimi sprawami można się zająć na bieżąco w dowolnym momencie. Tak więc... Skoro mamy już materiały różnej maści, obecny cel może to niech będzie przygotowanie lepszych narzędzi i ewentualnie technik odpowiedzialnych za to. Pamiętam, że do czegoś te części były potrzebne, ale... Za Chiny ludowe, że tak to nazwę, nie umiem powiedzieć co i jak. Zresztą co ja się będę przejmował, pójdziemy, sprawdzimy. Powinny tam być odpowiedź na to pytanie. A jeśli nie będzie, to... Mam nadzieję, że znajdę to gdziekolwiek indziej. O dziwo, nie widzę niczego. Ale dobra, spatyków nie... Nie, spatyków nie. Opał. On jest dużo bardziej opłacalny. Plus mógłbym już teraz opał przynieść niby do Inkwizytora. Chociaż jest to aż tak konieczne. No, w moim odczuciu nie. Tak więc 180 i ile żelaza da się z tego przytopić? 7. Dobra. Tak więc standardowo odcinek będzie tak trochę, można powiedzieć, o wszystkim i niczym. Mam nadzieję, że to wam nie będzie jakoś szczególnie przeszkadzało. No ale taka już kolej rzeczy w tym przypadku i chyba już pamiętam nawet o co chodziło. Dokładnie. Poszerzenie terenu wymagało 10 tamtych części.
Tak więc, co by teraz tutaj zrobić? W sumie... W sumie... Dobra, już tak zapętlam się trochę w tym wszystkim i mówię tak od czapy, jeśli da się tak to nazwać. Ale w sumie przygotujemy już opał. Tak nawet już na zapas bym z 60 zrobił. Chociaż dobra, nie będę przesadzał, 40. Potem tylko lepsze narzędzia, zbierać więcej materiałów i w sumie tyle. A. No czyli trzeba iść spać. Drugiego eliksiru energetycznego nie mam zamiaru marnować. A zapewne rozumiecie dlaczego nawet. W moim odczuciu są trochę zbyt cenne, żeby marnować je tak po prostu. Chociaż tak, już jeden niby wmarnowałem, więc tak trudno mówić tutaj o cenności, skoro już się marnuje. No ale dobra, mniejsza to. Mamy jedną sztabkę. Czyli chyba w sumie wszystko, co jest potrzebne, żeby już zrobić narzędzie. Mamy zrobioną łopatę, tak więc potrzeba jeszcze kilofa i siekiery. Szczerze jestem skłonny bardziej najpierw na siekierę, bo szybciej mi się zniszczy. Później jak już siekiera będzie zrobiona, to kilof już też. Tylko czekać na żelazo trzeba. Zmieniło się, czy trzeba ręcznie? Oczywiście, że trzeba ręcznie. Teraz siekierka na odpoczynek. Chociaż czy na pewno mam lepszą łopatę? Bo tak patrząc na wygląd... Nie no, jest lepsza. Dobra, zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało. No nie, zapomniałam, wymaga techniki. A to też nie. Trochę skuteczny na pewno jest, ale... O ile bardziej skuteczne, to nie jestem w stanie powiedzieć. Ja zresztą chyba rozumiecie. Dobra. Trochę drewna na zapas by się przydało, więc już to zrobię w sumie. O ile tylko drewno zacznie mnie słuchać, rzecz jasna. Miało mnie słuchać, a nie wypadać na każdym kroku. Dobra. A ty co było, bo już nie pamiętam. A, kamienny ogród, okej. Dobra, tu gdzieś chyba było złoże kamienia. Dobra, może nie do końca to, czego szukałem, ale może być. I w sumie jest glut. Spodziewałem się, że ta walka będzie trudniejsza, ale dobra. Jestem w stanie zrozumieć, że bitwy nie są tutaj głównym celem tego wszystkiego. Niemniej jednak fajnie byłoby mieć jakieś wyzwanie bitewne. A tu co jest? A, okej. I znowu straciłem całą energię. Chyba będę zmuszony już tak de facto zasiąść i zrobić jakieś pożywienie lepsze. Ale nie będę ukrywał, nie do końca orientuję się jak, skoro mąki nie ma, zboża nie ma. No chyba, że tutaj da się coś zrobić. Ale tak naprawdę nie widzę tu dosłownie niczego, więc no. O, gdzieś tu żelazo leży, dobra. Tak więc kill off. Mam nadzieję, że starczy energii. Oczywiście, że nie. Dobra. Tak więc sam tu mam na galarety zielone, potrzebuję jeszcze miodu. A na czerwone galarety... Soku! Jak po tego nie zauważyłem? No nie wiem, nie wiem. Dobra. Także idziemy spać i zaraz sobie robimy galaretkę z gluta. Brzmi pysznie. I w sumie nie wiem, czy wam się w ogóle podoba taka forma odcinków. No szczerze, wcześniej tam chciałem bardziej zorganizowanie to robić. I w ogóle, a teraz tak naprawdę podchodzę do tego na zasadzie, co będzie, to będzie. Ale dobra, mamy galaretki. Nie wiem, czy ja szczerze bym zjadł taką galaretę, ale... No nie będę marudził. Żarcie to żarcie w sumie. Tutaj przynajmniej. I spam czerwonych punktów, dobra. W takim razie teraz muszę wyposażyć to tam. No i mamy jakieś tam galarety. I o dziwo znowu mi się pojawił kursor. Dobra, schowam go. Tak będzie najlepiej. To teraz tak. Może zobaczymy jakieś techniki, co by tu było fajnego. A tak, zaawansowane kucie. Ale nie będę czekał, trzeba po prostu zrobić tyle.
Dobra, w takim razie gdzie jest kowadło? 4 sztaby. Super. Super, dobra. Jeśli sztaby nie mogę ogarnąć, to chociaż zobaczę, co jest potrzebne na robienie papieru. O ile mogę robić papier. A, dobra, jednak będę miał inny cel. Dzisiaj muszę mszę odprawić, więc... W sumie, jeśli muszę odprawić mszę... To przydałoby się jak najbardziej upiększyć mój ten cmentarz. Kamiennych rzeczy co prawda dalej nie mogę zrobić, ale... Drewniany krzyż tak... Ze 2-3 bym zrobił. Tylko najpierw muszę chyba odłożyć. Parę rzeczy, które niekoniecznie są mi teraz potrzebne. Dobra, co by tu jeszcze zostawić? To oczywiście, to też się nie opłaca nosić, to tu. No i oczywiście żelazo, dobra. Ze 3 krzyże i 3 te całe ogrodzenia. Akurat mam trochę gwoździ, to wiecie, nie będzie problem raczej. Dobra, zjeżdżeremy galaretkę. I teraz potrzeba czego? Desek, tak. Żeby mieć deski, potrzeba oczywiście tego, to jedno takie pakiety zrobimy. I 3 deski. Niby żre energię, ale powiem wam szczerze, jak już teraz widzę, jak robię dziś galaretki, to prawdopodobnie już wiem, co będę jadł. Przez większość czasu. I oczywiście, żeby nie było, te groby na razie są drewniane, potem będę chciał lepsze robić. Żyjemy galaretkę, no i oczywiście idziemy. Chociaż kościół jeszcze nie ogarnięty, więc pewnie msza się nie uda. O, biskup se idzie. Chyba było dla niego jakieś zadanie. Ale szczerze nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to by mogło być. Dobra, tak więc kładziemy to. No i kładziemy to, żeby nie było. I już w sumie wszystkie negatywne skutki tego grobu zostały zażegnane. Tutaj musimy zastawić krzyż. Jest dobrze. Tutaj dajemy to takie drewno. Szczerze tutaj to usunął, właśnie zamontował lepszy krzyż. Bo ten grób właśnie ma dobry potencjał na dodawanie punktów. I czego tu jeszcze potrzeba? Jednego w sumie tego, tamtego no. W sumie tutaj już więcej bym nie dostał, ale i tak czy siak lepiej wziąć, dobra. Dobra. To jest takie informacje o... A, chcę otworzyć w katedrze stołówkę dla ubogich. Pomoże mi to poprawić mój wizerunek. Wygląda na to, że gdy są głodni, jeszcze wyraźnie dostrzegają moje piękno. Haha, oczywiście. Potrzebuję więc dużo tanich misek, a ty, jak widzę, masz tu koło swojego kościoła złoża gliny. Zrób dla mnie trochę misek, a ja dam ci poradnik początkującego prezbitera. Zapewni ci on na dobry początek kilka niebieskich punktów. Chętnie też odkupię od ciebie chleb do stołówki dla ubogich. Pokazyjnie liczenie, rzecz jasna. W końcu przemawia przeze mnie wola stwórcy. Czyli można u niego przehandlowywać różne rzeczy. Opłatki. I... I różne wersje modlitw. Widzę, że tutaj są. Dobra. Właśnie zapomniałem jeszcze odwiedzić tutaj. Nadawca. Szef królewskiego skarbca. Z radością gratulujemy ponownego otwarcia kościoła i cmentarza. Z radością informujemy też, że wykorzystując te ziemię, stajesz się poddanym podlegającym królewskiemu prawu. Wszelkie budynki pozostając własnością świętego kościoła. Cała jednak powierzchnia i zabudowania do poziomu nie głębszego niż jeden królewski skok i 4 królewskie splunięcia zgodnie z starym paktem należą do królewskiego rodu i do miasta. Za pośrednictwem tej skrzynki pocztowej możesz uzyskać dostęp do danej listy usług zapewnianych przez królewski skarbiec. Pocztą możesz też płacić podatki. Miłego dnia i pamiętaj, król Janusz VII kocha cię. Tam cię kocha. Okej, okay, obywatel. W sumie wykupię sobie to wszystko i zezwolę na budowę 20. To królewska pieczeń za 50 srebra. Dobra. Prawy obywatel czego wymaga? 3 srebra, okej.
arystokrata. Haha. I chwila. To nie jest Triforce z Zeldy? No cóż, dobra. Mniejsza to. No mówiłem, kościółek strasznie biedny, ubogi i w ogóle, więc... Nie wyjdzie traci za dobrze, ale... Zaczynamy modlitwę. Ile potrzeba, żeby się udało? No 10. Wykonujemy. Przyjdą ludzie, dadzą datki. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. No. Wspaniała modlitwa. Niezłe. A teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. O, aleluja. Dobre, niezłe, dobre, niezłe. Chyba się udało. Bardzo prosimy o datki. Wow, co by to nie było, ciekawe było. Czadowe kazanie. Nie, super. Spodziewam się lepszej. No ale dobra, zobaczmy co i jak. Mamy więcej wiary. Jak tam z jakością? Wynik, powodzenie. Okej. Trochę kaski. Co prawda niedużo, ale wiecie, na dobry początek to i tak jestem zadowolony. Tak więc... Ile my teraz mamy pieniędzy? Dobra, trzeba będzie jeszcze trochę ulepszyć ten cmentarz jak nic. Ale jak mówiłem, to nie jest kwestia na teraz. Na obecny moment chciałbym po prostu zająć się już... Chociażby właśnie tworzeniem lepszych rzeczy, tylko teraz... Czy mam już 4 żelaza na porządne kowadło, czy jeszcze dalej nie? O, dobra, już jest. Takie piękne kowadło. W sumie, żeby nie zabwazać miejsca tam, na jakieś lepsze rzeczy postawić tutaj. Dobra, co my tu mamy? Gwoździe, proste części. Złożone części. Super. A, i zardzewiały młotek. Nie wiem, jaki jest sens tworzenia młotka, który już mam, ale dobra. Czyli chwila. Z jednej części jednego żelaza tworzy się co? Czyli potrzebuję tutaj tak. 3 żelaza plus 5 żelaza. Ojej, za dużo. Nie. Nie, ja dziękuję, ja nie chcę się w to bawić. Ale okej. Mogę zobaczyć, co teraz jest. Zapomniałem sprawdzić znowu, z czego się robi papier. Dobra. Czy jest coś ważnego? Nie będę mógł robić z gliny rzeczy. W sumie tanie to tam. Nawet się nie będę tym przejmował, wezmę. Tutaj dalej nie mam żadnych porządnych rzeczy. A, i w sumie mogę zbierać miód. Homory też bym mógł zbierać. Dobra i... O! Więcej zbierania z roślinek, fajne. W pisarstwie, Ale tak powiem wam szczerze, patrzę tutaj... Niby jest trochę rzeczy, a nie widzę niczego takiego szczególnie potrzebnego. Chociaż dobra. Tutaj gdzieś powinien być opis, jak robić papier. A jeśli nie będzie, to wybaczcie za moje zagmatwanie, ale idziemy znowu do kościoła. Tam sprawdzę. My też mogę przy okazji zobaczyć, co jest potrzebne, żeby połączyć już kościół z moim podziemiem. Dobra. Do tego wszystkiego potrzeba 10 kołków, jedną belkę i 4 części. Sporo. Bardzo sporo nawet. Nope. To nie tutaj. Co ja chciałem? A, dobra, nie mamy tego miejsca, gdzie to można robić. Super. Stół badawczy. Mieszarka ręczna. Warsztat alchemiczny, warsztat kościelny. Chyba warsztat kościelny, jeśli już, ale... To tyle wymaga materiału, że nie wiem, czy to wręcz się opłaca. Chyba, że to jest warsztat kościelny. Nie, to jest stół badawczy. No cóż... Chyba naprawdę będę musiał zrobić przerwy w odcinkach na zbieranie. O ile o tym po raz kolejny nie zapomnę. Tak więc w sumie chyba nie ma dużo co robić na obecny moment, tylko tyle co ewentualnie polować na gluty.
Bo w sumie te gluty dają mi galaretki, a galaretki dają mi... no. W sumie dają mi chyba jedyny sposób na odżywianie się póki co. I niby mówiłem, że mogę też kupować sobie chleb czy coś, ale... Nie ma glutów jak na złość, a szkoda. Chociaż właśnie może warto byłoby zainwestować w jakieś lepsze potrawy. Wiecie, w końcu ponoć tam jedna kobieta... Aha, nietoperze. Super. I są nietoperze, a ja nie mam energii na machanie mieczem nawet. Czyli się zaczynają chyba komplikacje. Tak zwane. Chyba nie mamy energii, to nawet nie ma co się bawić tym wszystkim. Idziemy spać do pełna energii. I nareszcie będę mógł chyba się zająć paroma sprawami, o których... No można z premedytacją powiedzieć, że zapominam już od dawien dawna w sumie. Dobra. Czuję się świeżo wypoczęty. Okay. Chleb tak się robi, paluszki rybne. Potrzeba oleju, zupa rybna, potrzeba marchewek, pieczona ryba, po prostu ryby. Pieczeń jest z mięsa. Tyle. O! A to ciekawe. Gdybym miał jak zdobyć ciasto, to bym mógł zrobić sobie łatwe ciasto tego typu. A będzie bardziej chodzi o to ciasto w kontekście... No. Surowego, tylko że to musi być słodkie, więc jajka i mleko. A oczywiście jak na złość będę mi teraz pukać w ścianę. No cóż. Dobra. Chociaż wiecie co, w sumie mam 26 minut, to standardowo. Jeśli wam się podobało, siostra będzie mi przeszkadzać, to po prostu lepiej zakończę. Do zobaczenia w następnym odcinku i tym razem postaram się nie zapomnieć i pozbierać sensownie dużo rzeczy już przed następnym. Więc to tyle. Hej.